Wincy Ognia, siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym streamku. Może się odpalimy trochę szybciej niż 15 minut. Andrzej sobie pije kawkę i się przygotowuje. Wybory, exit poll były mocne, byłem akurat zainteresowany. Co tam u was, jak wam minęła niedziela? W pół ciepło ogólnie, nie? To jest ciepło. Od razu mówię, że odpowiedź dla Konopa. Nie wiem, coś tam może pogadamy, ale jutro jest wideo na Boxdela i od jutra znowu lecimy z materiałami. Teraz taki weekend był luzu, ja chciałem pozapierdalać furą trochę i pochillować. Ale mamy inne tematy, troszeczkę kurwa poaferkujemy też w innych sektorach, więc będzie dobrze. Ogarniesz Szymola na jakieś aferki? Zapraszam serdecznie. Szymol, jak będziesz chciał, to wpadaj. Możemy cię trochę podboostować. Fajny powrót, widziałem, śmieszne. Randka z chłopem chyba to była, nie? Fest zajebiste. Szymol Sigma. Oglądałem. Dobry streamek. Ulfika na razie oddałem dla Bungeesów, żeby im tam robił robotę też na prowadzeniu. Nie chcę też Kuby angażować po prostu w te wojny pomiędzy mną a Konopskim i Wardęgą. Nie chcę, żeby dostawał odłamkami po prostu. Chłopak ma karierę przed sobą, jest hostem fejmowskim, przejął bardzo ważne obowiązki. Nie chciałbym po prostu, żeby obrywał rykoszetem za jakieś, nie wiem, moje odklejki czy odklejki moich oponentów. Dlatego po prostu do momentu zakończenia spiny po prostu nie chcę, żeby coś na niego oddziaływało. Wydaje mi się, że to jest dojrzała decyzja i każdy z was to rozumie. Zaprosisz czempiona do aferek? Nie można w ten sposób. Czy usuniesz VOD na koniec? Nie, zostawimy całe archiwum do oglądania na jutro i na dzisiaj, jak ktoś nie będzie na streamie. Trochę tych tematów jest, zaraz wam powiem jakie są. O, pan Piwko z TikToka, Sentino, Bita Śmietanka, Muran, który chce się ze mną bić, Marcoń, który przegania gimbusów, wyciek numerów. Wam powiem trochę więcej na ten temat, bo to jest też mocne. Książka o Influ, Mercedes Fejmu, nowe gołcy, zobaczymy. Mergani, Randki Tuszol, Dose Budda, Patec Everest, Schreiber, Olejnik Sentino, Diz na Nitro, Szymol, który pobił dzisiaj rekordy na kiku. No ogólnie trochę tego jest, tak więc spoko. Spoko streamek będzie. Trochę też odbić od tej afery na chwilę, bo zmęczony jestem. A jutro znowu będę ciągnął to, więc. Rafon też wrócił, widziałem. Widziałem, że wrócił, ale nie wiem ilu tam miał widzów, chyba 500, 600? Nie zajebałeś, że taki spokojny? Nie.
Poty były u Szymola, bo co chwila mu skakało z 4K do 40K widzów co minuta. Okej. No to rekordu może nie pobił, ale i tak stream był niezły. Dał mi rozrywkę. Dobra, idę jeszcze do WC. Dobra, widzowie, dzwonił Ulfi i wpadnie na streama też, tylko on mieszka ode mnie 8 minut. Je sobie coś, tak więc zaczniemy sami, a Ulfik przyjedzie, no nie wiem, gdzieś za 20 minut, 25. Więc będzie dzisiaj stream z Ulfikiem, jak stare aferki. Jestem zadowolony. Dobra, jeszcze 5 minut i zaczynamy. Jak będzie Ulfik, to też nie będziemy robić, kurwa, tutaj nie wiadomo czego, chociaż nie wiem, czy mi nie odpierdoli. Ale nie chcę Ulfika na minę wpierdalać, więc mnie proszę tutaj nie motywować do żadnego zła. Albo możecie motywować. nie motywujcie. Ulfik może mieszkać sam? Co to za pytanie? Ulfik mieszka ze swoją... Znaczy... Okej, okay, nie mówię nic. Bo nie wiem, czy to jest tam publiczne, czy nie.
Niezła wiksa, nie? Dobra, sorry, nie włączyłem mikrofonu. Sorry. Nie włączyłem mikrofonu. Siemano, witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Ulfik będzie za 25 minut, bo mieszka ode mnie 10 minut po prostu i teraz sobie je posiłek. Zaprosiłem go, bo uznałem, że jakby dzisiaj też będą fajne tematy, takie kurwa rozluźniające,
wiadomo, trochę newsów wam rzucimy, coś wam zlikuje z goatsami, na pewno będzie jeszcze jakiś leak, może coś się pojawi więcej. Dotki są też włączone, jak ktoś chce coś zapytać, choć nie ukrywam, że jakby też nie zmuszam. Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie, ludzi, którzy tutaj przyszli i siemanko, siema Damian, siema SFF, siema Carbon24, Lufka, Olbrzym idzie, czy Olbrzym przyszedł? Na razie nie, czekamy. Bulimia Warrior, Boxer Bulimia Warrior, Capybara, siemano, siema. Siema, witam 10 tysięcy ludzi na starcie. Bardzo dobry wynik, jak na 22.30 po wyborach w niedzielę. Ciepła niedzielka, nie wiem jak u was było, ale u mnie było kurwa no dosyć ciepło. Dziewczyna mi się opalała na ogrodzie. Jest spoko, jest fajnie, jest coraz lepiej. Zapierdalałem sobie przez weekend furą. O, włączę sobie też ten widget. Podgląd w ekranie. Święta, święta i po świętach, więc zaraz po raz... O. O kurwa, to mogą być w ogóle jeszcze mega stare donaty. Zanim się dokopiemy do tych nowych, to minie trochę. No ale chuj tam. Marcelo, siemano. Czy byłem na wyborach? Nie byłem na wyborach. Nie byłem na wyborach z lenistwa po prostu. Wiem, że to karygodne, bo powinno się iść, ale no mówię wam szczerze, nie byłem. Kiedy wielki powrót Bugzela w Minecraft? Minecrafta to ja chłopie teraz nie dotknę przez dłuższy czas, bo wiadomo dlaczego. Co sądzisz o tym, że Marcoń pogonił? To sobie zobaczymy zaraz. Nie byłeś na wyborach, to się pierdol. No kurwa, no sorry, no. Nie byłem po prostu. Nie chciało mi się iść. Taka prawda. Zamuliłem. Siedziałem w domu, montowałem film. Trochę pracy było inne jeszcze. Dół zrusza za niedługo. Trochę rzeczy jest. Święta, święta i po święta, więc teraz pora zrzucić kilka zbędnych kilogramów z planami dietetycznymi Active Fit. O Boże, dobra. Weź Active Fit, najgorsze plany. Weź se Naruto obejrz. Nie, nie, mordo. Nitro do Soundbana na Twitch. Tak, zaraz też do tego przejdziemy. Robimy sobie jeszcze chwilę wstępu, przywitamy się, trochę się rozkręcę i lecimy do tematów, bo mamy dzisiaj 18 tematów. Podobno nam się, jak masz wyjebana Wardęga, nie idziesz w dupę, jak ustawia. Teraz to nawet będę cię... Dzięki Sebix, pozdro. Te reklamy co 5 minut. Co, macie reklamy? To ja nawet nie wiem. Teraz w ogóle YouTube automatycznie odpala jakieś reklamówki, że odpalasz taki tryb konserwatyw i macie co jakiś czas reklamy, ale to ja tego nie ustawiam. Siema Bogze, fajnie, że już jesteś w lepszej formie, czekam cię na kolejną waleczkę i fajne szoty. Pozdro. Nie ma reklam, nie? Są reklamy. Dziwne. YouTube Premium mam. No. I na koniec Capybara. Siemanko, trzymaj się, jesteśmy z tobą, byku, i na koniec Capybara, Capybara. Nie ma reklam, nie? Niektórzy mają, niektórzy nie. To ja, są na początku. Nie wiem, ja tutaj nic nie ustawiałem. Ja mam domyślne ustawienia YouTube'a, tak więc to nie jest ode mnie. Uwielbiam cię, Bakson, i za dużo nadziei. Pozdro, Stos. Opera GZGX. Opera GX. Skalpel, Boxer, wyjaśnij. Dzięki, Skalpel, pozdro. Otwórz oczy, byku. Nie mogę, kurwa, bo jestem tak oświetlony tymi kamerami. To jest nowe studio. Tu mam w ogóle monitor przed ryjem. Jest tyle świateł, nie wiem, to trzeba zmniejszyć, bo moje oczy tego nie wytrzymają. Pamięta ktoś pierwszą walkę w historii Fame, strolowany kontra Bogaz? Jasne, że pamiętam. Bogaz do dzisiaj jeździ dla mnie jako kurier też. Jak muszę coś na przykład zawieźć albo przywieźć z jakiegoś miejsca z Polski, to dzwonię do Bogasa, on jest na zawołanie i jedzie. Mimo, że ma biznes zapiekankowy, to zawsze mi pomoże, więc spoko. No zaryż, no coś postrzelaj teraz z jakimś kontencikiem, na przykład do Kidrupi i kto do ciebie dzwonił. Dzięki Twitterowicz. Kto dzwonił do mnie? No co, no mogę powiedzieć, że dzwonił do mnie i Samu, na przykład. No wiadomo, trochę zły na to, że jest gadane o tym Kidropie, bo ten biznes skrzynkowy no jest jakby też lwią częścią jego i tak dalej, ale pogadaliśmy, jest luz ogólnie. Z Szymonem jest git. Wiecie, to jest tak jakby komuś wchodzisz w jakąś ekonomię jego biznesu i średnio to komuś pasuje, nie? Siema, i to wiadomo, on dostaje rykoszetem za to, że ja się po prostu kłócę z Konopskim.
Siemano, nie chciałbyś może... O, nie przeczytałem donate'a, sorry. Mastymen wróci? Wróci raczej. Jeszcze 5 minut i lecimy do tematów. Siemanko, pozdrawiam, Artur Stargówka. Pozdro. Co to za nuty miałeś na relacjach? To jest nuta Michelle Trapera, ona jeszcze nie wyszła i ja ją mam już, bo mi ją wysłał. Bogzel, jadę na Mistrzostwa Polski, pozdrowisz, pozdrawiam cię młody dzik, wygraj, nie wiem w czym lecisz, ale obczaj Messenger po streamie, ważne. Dobra, już sprawdzę. Nic mi nie napisałeś. Bogdan, siema, pozdrów ekipę z Polic, Bulfiem, Chmiela, Szewca, Tobisa. Pozdrawiam. Dobra, lećmy na razie do pierwszego tematu, bo też warto, żeby wam trochę tutaj porzucać. Temat numer jeden, moi drodzy. Znacie tego ziomka od Wysiadamy? Wysiadamy, jaki twelty. No to on generalnie założył TikToka. I o tyle po prostu jest to fajne zjawisko, ponieważ pan piwko nie można, to gość, który 100 tysięcy followów wbił w przeciągu, nie wiem, paru dni. Mocny gość. No wiadomo, jest to gość z tego mema, z tymi kurwa dwoma zjebami. Co mu tam zajebał, to jest ten gość. Jak cofnę ten fotel do tyłu. Z piwką nie można. Kasia, Michał, jedziesz z nim walić, ale za konopa. Zawsze tym. Dzięki, Kasia, pozdro. Michał, jedziesz z tymi kawalić dziada z lasu i klonopa. Zawsze tym Boxdel Caus. Dzięki. Z jebami? No tak, no bo tam ten gość po prostu wszedł i chciał pić piwo, kurwa, u niego w samochodzie. Wyjebał mu placka na pysk. No to kurwa, jak inaczej nazwać takiego kurwa zjeba, który wchodzi do fury i nie wiem, rządzi sobie w aucie. Ciśnie chłopa, nic mu nie robi. Zjeb. No w każdym razie pan Piwko wrzuca sobie tutaj kontencik na ten TikTok. Wiesz, Ludeku, cofnę ten fotel do tyłu. Z Piwką nie można. Skąd ty jesteś? Jestem z Polski. Jestem z Ukrainy. No to wezmę. Do ciebie dzwoniłem. Nie, no ja z takim gitem nie będę jeździł. No to jedziemy. Jedziemy. To zamieniają sobie po prostu te C-wordy na git i tak dalej. Wiadomo, że to nie to nagranie. Ale ten gość... Dziękuję wszystkim za takie statystyki. Na pierwszy live w moim życiu. Wiem, że lecisz po swoją wendetę. Wkrótce będę iść live. Będą nowe filmiki. Będą bardzo masakryczne filmiki. Troszeczkę później. Więc dzięki. Wiem, że lecisz po swoją wendetą, ale nie zdajesz sobie sprawy, jak to wygląda. Sytuacja wokół ciebie, branża wygląda z boku. Ja z lat i dopiero teraz puszy. Dzięki nie olbrzym. Pozdro. No nie, no ogólnie jakby kibicuję mu. Słuchajcie, jest pomysł na pana Piwko. Tak by the way. Wiadomo, że teraz każdy powie, kurwa, może walkę dla pana Piwko, ale bardziej bym go widział może jako, nie wiem, wynajęcie, jako kierowcy do zawodników, no bo nie wiem, czy on by się bił, nie? No taki bardzo chudy ziomek. Nie wiem, czy chciałby w ogóle wziąć i coś zrobić, nie? To też jest takie, kurde, ten. No wiadomo, jest teraz hitem, nie? Jest memem, tak samo jak Adam Security był. Ale czy pod walkę do końca to tak... Bardziej wiecie, że jedzie sobie na przykład, jest jakiś IRL przed fejmem i on na przykład jest kierowcą samochodu. Czy coś w tym stylu, nie? Pan Piwko kontra Dawidek, kontra Olejnik. Pozdro i miłego wieczoru, Michu. Pozdro, Frano. I to wydaje mi się, że do gali to już będzie też przeruchany mem trochę. Jak wy sądzicie? Napiszcie na czacie. Podnoszenie ciężarów, zróbmy zakład. Jak wygram, to dostanę bilet na fame. Zgadzasz się na to? Jak nie zapomnę, to easy, nie? Jak nie zapomnę. To prawda, że logika... Kontra Rewo. Aha, bo on, że on jest podobny do Rewo też trochę. Trochę jest Rewowy taki. To prawda, że logiczne kalkulacje jest swoim człowiekiem, polujecie na Talerzona? Nie. Dajcie mu szansę.
Rób mi walkę z tym typem, co mu placka zajebał. Ja też bym się chętnie zmierzył z tym gościem, co mu placka zajebał, Jabłczan. To jest kurwa pijaruwa. Wygląda jak młody złomnik. Kim jest młody złomnik? Gadałem z Rewo w ogóle przez telefon dzisiaj. Pół godziny. Rewo na pewno na swoim streamie też o tym powie. A ja mam szybciej. Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy. No jest git generalnie, nie? Ja rzuciłem jakieś swoje takie rzeczy, które ten... Trochę wyjaśnień. Jest spoko. Bez lizania dupy generalnie. Ani z jego, ani z mojej strony. Taka spoko gaducha. Wysiadamy z Pele. Z Aki z Pelty. Odpisz na TT, pozderki, Klepsydra. Dobrze, odpiszę ci. Tylko, że nie teraz, bo teraz transmisja. Pozdrawisz Mielec? Pozdrawiam Mielec. Za chwilę będzie Ulfi. Dlatego nie chcę też ruchać tych tematów bez niego, bo to jest ciekawe. Tym bardziej, że chcę go zapytać o nowe gołcy. Ale może z racji tego, że właśnie nowe gołcy to jest jakiś temat, który możemy pomęczyć trochę dłużej w oczekiwaniu na Kubę, to przejdźmy właśnie do niego. Ale wcześniej jeszcze zrobimy sobie analizę statystyczną. Wystartujemy pulsa. Czy pan Piwko będzie popularny za 2 tygodnie? Tak? Nie. Na waszych desktopach albo telefonach mobilnych pojawiła się właśnie ankieta. Bardzo zachęcam do zagłosowania. Siemasz Bogzel, dobrze cię widzieć, uśmiechniętego, ale powiedz mi ty, czy odezwiesz się jeszcze do mnie na nieaktualne nasze ustalenia, gość z wtorku? Tak, odezwę się, ale na razie jakby, na razie nie chcę, o, może tak. Jasne, że nie, chłop nie wie, co się słucha. Nie będzie popularny, 74% do 26%. No ja generalnie też uważam, że będzie ciężko, bo no bądź co bądź, to jednak jest podobnie jak z Adamem Security. No jest jeden mem po prostu, który jest ruchany przez cały czas. No i to spada potem, nie? Chyba, że będzie robił jakieś treści, które nie wiem, które wejdzie coś nowego i tak dalej. Poko masz 30 zł i trzymaj kciuki, ja przejebuj do ciebie nowe na zawody. Nie przyjadę, młody dzik. Bez szans teraz, ja to się teraz nigdzie nie ruszam. Ale powodzenia, stary. I dzięki za dotkę. Pago do fame. Był pomysł Pago of Fame. Ten pomysł ogólnie jest aktualny. Nawet wiem, że była, że tak powiem, już jakaś relacja związana z tą walką. Tylko nie wiem, co tam się wykrzeczyło po drodze, bo nie ja za nią odpowiadałem, ale Pug of Fame, moim zdaniem, kozak. Fajna nowa twarz. Spoko. Ej, Imo, z tego odklejonego live wciul polubiłem ciebie, kim tam byłeś. Nie uważam tego za odklejka, jak już to bardziej pozytywną. Jeżeli to była twoja prawie twarz, to proszę, nie zakładuj już masek. No... Teraz w sumie tak samo, nie? Tylko wtedy byłem podkurwiony bardziej. Nie wiem, myślę, że jakbym dostał jakiegoś przeciwnika i tak dalej, to tam się wiadomo, że będę odpalał. Może też odpalę się na streamie, kurwa, jeszcze jak się, nie wiem, wkurwię albo coś się wydarzy, no to wiadomo, nie? Ja już nie mam zamiaru ukrywać, nie wiem, emocji. I też nie chcę robić tego na pokaz. A jak, kurwa, nie wiem, jakbym był taki cały czas, to już by było później takie, nie wiem... Jakbym chciał to robić na siłę, żeby tylko zyskiwać ludzi, żeby ludzie pisali, że Bozyl odjebał znowu na live'ie. Bo to nie jest problem, żebym ja tutaj wziął i porzucał stołami na przykład i nie wiem, porzucał kurwami, powyzywał kurwa 3 ludzi z 3 różnych sektorów i zaraz cały Twitter będzie po prostu pisał, że co on odpierdala. I znowu kurwa robię liczby. Po co mi to? To się tak nie robi cały czas, bo to nie ma sensu. Szalony Bozyl. No właśnie. To dawaj Adamek kontra Bozyl. Czy Kasik ma się rozstać z Rezim? Nie kumam, men. Bogzel, dziś towar się skończył, że zadanie znowu musisz sklejać. Śmieszne.
Moi drodzy, czy widzieliście już nowe goats? Nowe goats. Poczytajmy najpierw komentarze. Wiesz, żebym cię rozjebał w siłowaniu rękę? 16 lat mam. Kiedy się zmierzymy? Czy się obstrałeś? Jak walka o 100 zł? Dzięki, Paweł. Nie, pewnie mnie rozjebiesz, bo jesteś mega mocny. Tak więc ciężko mi będzie złapać cię za rękę. Kobiety kontra mężczyźni. Ferrari dołącza do goats. Szybkie randki. I teraz, moi drodzy, tak. Sylwka zasąbili kogoś o jego wzroście i myśleli, że nie zauważymy. Chodzi tu oczywiście o pana Carlito Pepe. Zabawny tekst, aczkolwiek no zabawne. Jestem ciekawy, bo jeszcze nie oglądałem całego. Oglądałem tylko kawałek, poczytałem trochę komentarzy. Mega mind. Widziałem tylko parę komentarzy, że jakieś nudy, że goats nie ma sensu, ale później po czasie pojawiły się pozytywne, że no wiadomo, syf ekipa i tak dalej, no bo ludzie nie będą na razie jakby tego akceptować, to jest logiczne, ale z każdym następnym odcinkiem goatsów ludzie i tak to zaakceptują, bo tak to działa, tak więc to nie jest tak, że tak ludzie będą pisać cały czas, no chyba, że rzeczywiście będą na przykład chujowe filmy albo nudne, no to trzeba się z tym liczyć, że będą ludzie tak pisać. Ale jak na przykład będą dostarczane fajne, śmieszne treści i content będzie mocny, no to goatsi urosną w siłę. Z Ferrarim za chwilę tu Wardęga też dołączy, tak więc mamy trzy mocne osoby. Mamy Wojtka Gole, który no bądź co bądź jest mocną osobą, postać z fejmu, Mr. Serwal. Jestem też ja, Homunculus Guy. Jest Carlito. Skrzydłowi teraz się zrobili z tego. No ale Amadi odda moim zdaniem. Jest to kurwa mimo wszystko mocny gość, który jest śmieszny. Tu jeszcze gdzieś Wardęga będzie. Kacpi jest, a gdzie jest Izak? Nie ma zdjęcia Izaka. Jak mam być szczery, szkoda mi tego projektu. A to zaraz. Andrew, i to nie jest koniec życzeń. Mówił Wardęga, jednak zamknął pizdę, bo nie umie odbić piłeczki. Mądry był, dopóki cię kontrolował. Dobrze, że się wyrwałeś z tego syndromu szokolskiego piona. Dzięki, Andrew, pozdro dla ciebie. Carlito wygląda jak ten ziomek z I nie ma mocni. Ferrari jest śmieszny, jest śmieszny. Dziękuję, Andrew, jeszcze raz. Pozdrawiam cię. Amadi śmieszny? No, Amadi jest śmieszny, nie? Ale Amadi też jest bardziej postacią kontrowersyjną, taką, że może nie musimy go nazywać śmiesznym, ale na pewno jest kontentowy i satysfakcjonuje, bo on dostarcza treści, nie? Zaraz kawa się skończy, wiem. Przydałaby się nowa. Blondy, siemanko, robisz dobrą robotę, może źle zrobiłeś, ale każdy ma coś za uszami. Każdy, kto ocenia, niech sobie spojrzy najpierw w lustro, czy sam jest w porządku, a później wytyka innym błędy. Nie daj się ludziom, którzy są ci... Dzięki, pozdro. Gość z Oplastry, dzięki za odpowiedź, to nie cisnę, dobrego wieczoru. Pozdrawiam cię. Dobrego wieczoru. Zbustuj, co? Zbustuj Rafona. Ja mam z tym luz ogólnie, nie? Rafon tam odezwał się do mnie po tym streamie, gdzie powiedziałem o Ksawie, więc ten. Co sądzicie o nowych goatsach? Jestem ciekawy. Napiszcie mi na czacie, bo chcę poznać waszą opinię. Dla ludzi, którzy oglądali, a my sobie odpalmy chociaż kawałek i sobie przeciągniemy. Ja teraz trenuję, ponieważ ciężka praca popłaca, tylko teraz też na YouTube robię content, tylko nie mam dobrej strony do montowania. Strony do montowania, czyli po prostu musisz wziąć jakiegoś montażystę. Nowe goats giga średnie. Tragedia. Trochę chujnia imo, Podol napisał. Porażka. Chujnia wielka. Słabe. 3 na 10. Takie sobie. Brakuje Piotrka i Michała. Starzy, lepsi imo. Go back OG goats. Skipnąłem, widziałem poprzedni cringe. Słabe 2 na 10. Mega gówno. Tragiczne. Takie sobie. 2 na 10. Baxon, żal bez ciebie. Goats lepsze niż wcześniej. W sumie spoko. Dno. 1 na 10. Okej, okay, czyli generalnie opinie. Wchodzimy w ten odcinek z opinią mega chujni. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście jest to... Uwaga, patrzcie! Czy jest powód do tego, żeby tego nie lubić? W dzisiejszym odcinku Goats odbędą się szybkie randki. Zasady są proste. Gdy guzik zaświeci się na czerwono, jeden z uczestników może go nacisnąć i wyeliminować osobę naprzeciwko, zapraszając kolejnego kandydata. Jeśli uczestnicy wpadną sobie w oko i nikt nie będzie chciał wcisnąć guzika, para ma szansę wygrać randkę w pokoju Goats. Randki będzie...
Randka w pokoju Goats. Tego wcześniej nie było. Zaraz muszę zobaczyć, co to jest za pokój. Wojtek Gola wraz z gośćmi. Czy ktoś znajdzie... Jeśli uczestnicy wpadną sobie w oko i nikt nie będzie chciał wcisnąć guzika, para ma szansę wygrać randkę w pokoju Goats. Ale to... To nie jest pokój Goats. To nie jest w pokój Goats ogólnie. Ki będzie mógł zakupić... Okej. Ty, a to jest kurwa... O kurwa! To jest w montażu tak zrobione, że ten... ten kadr jest, a tutaj AI dodało po prostu jakieś drewno i zmienili. Nie ma wejścia do... Fajne. Fajnie to jest ogarnięte. Kłócać Wojtek Gola wraz z gośćmi. Czy ktoś znajdzie swoją drugą połówkę? Przekonajmy się! Witamy was w kolejnym odcinku Goats. A ze mną prześliczna Sofii. Cześć, a ze mną super Wojtek. Nie bez powodu. Ogólnie spoko jest też to dla Wojtka, że mając kanał Goatsów będzie mógł wypromować też swoją kobietę, Sofii. No bo wiadomo, że no tak, no Sofia jest ładną kobietą. Jest materiałem, dobrym materiałem na influencerkę. Czy też tak uważacie? Ja uważam, że jest. Jest. Robi też te TikToki i tak dalej. No robi robotę generalnie. Może być influ, nie? Chyba, że uważacie, że nie. Bez ciebie nawet co było na fame. Ja pamiętam, że nie oglądałem Goats tak samo. Dzięki młody dzik. Pozdro. Nie, jest nudno. A co, w tym odcinku też była nudna, według was? Przy projekcie było wkładanie... Moim zdaniem błędem przy projekcie było wkładanie do niego Wardęgę. Pozdro. Dzięki Grabson za donate'a. Jest nijaka. Nichuja. Jak to kurwa każdy może. Ona zawsze jest nudna. Fajna. Chuj, porażka. Była nudna. Nudne jak no. Ja uważam, że u Sofii to jest też kwestia tego, że wiecie, na Sofii ciąży ogromna presja. To zresztą można było zauważyć chociażby na tych ściankach kinowych i tak dalej, jak ona idzie z Wojtkiem, no to Sofii wtedy idzie do fryzjera, musi zadbać o włosy, jakąś kreację i tak dalej. I Sofii bardzo często, wydaje mi się, że wpadła trochę w taką pułapkę celebryckiego życia, ponieważ Wojtaza wrzucają na pudelek, więc zaraz piszą też o niej. A z racji tego, że trafik pudelkowy jest taki kurwa, no wiadomo, toxic vibe, nie? Więc w komentarzach będą jakieś pociski w stronę właśnie Sofijki, nie? No i ona po prostu stara się wyidealizować siebie, żeby jak najbardziej ograniczyć te komentarze, nie? Wojtek też się przejmuje tym, jak na przykład Sofii jest smutna i kurwa... Może tutaj dlatego w tym odcinku jest też trochę nudna, bo nie wie, jak przekraczać granice, nie? Powodu jest tutaj ta przerwa, bo nie tylko my dzisiaj poprowadzimy ten odcinek. Ale moim gościem będzie Amadeusz Ferrari! Wow! No. To fajny efekt. Ale to nie koniec niespodzianek, bo teraz przedstawię wam potężnego Carlito! Pum! Jest ją! Siema Carlito! Hello, pozdro. Dzisiaj nie ma z nami Sylwka, więc całkowity spontan. Będzie troszkę urozmaiceń, także zobaczycie, że warto być z nami. Zaczynajmy. Wcale nie jest ładna, nie przesadzaj. Dlaczego Lena? Uważam, że jest... że dobrze wygląda. Naprawdę uważacie, że Sofia jest brzydka? Moim zdaniem jest spoko. Przesadzacie już z tym. To już tak... Moim zdaniem to już jest taka... To już jest takie ten, nie? Jak na Wojtka spoko. No gdzie no, jak na Wojtka, no to jest, uważam, git. No dobra, no to w skali od 1 do 10, jak byście ocenili wygląd Sofii na przykład? Ja bym jej dał spokojnie 8,5. Widziałem ją na żywo, jest bardzo ładną kobietą. Wojtas też nie byłby z osobą, która... Nie ma jakichś takich estetycznych walorów, nie? Nie spełnia oczekiwań. 7, 5, 3, 9, 7, 5, 7, 8, 7, 4, 6, 10, 3, 4, 5. Jest atrakcyjna. No, generalnie średnia, widzę, że średnia to 6. Biorąc pod uwagę, że jest też dużo takich, co piszą 1, no a wiadomo, że z taką oceną
To już nie można się zgodzić z jedynką. Chociaż też nie ma co ukrywać, o gustach się, moi drodzy, nie dyskutuje i każdy ma prawo do własnej opinii. Tak więc ja tutaj też nie będę, kurwa, na was wymuszał tego, żebyście wypowiedzieli, że Sofia jest ładna, nie? Ale uważam, że jest git. Przynajmniej ja tak uważam. Dobra, lecimy dalej z tym odcinkiem, bo jestem ciekawy, co tam jest nowego i czy tutaj w ogóle będzie ten motyw z pokojem. I czy coś się tutaj wydarzyło. I za chwilę zawijamy do następnego tematu. Wiadomo, nie będziemy oglądać całego tego odcinka. Czekamy też na Ulfika, więc jeszcze pomielimy. Chwilę, bo jestem ciekawy. Zaczynajmy ten festiwal cringe'u. Cześć. 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 A nie przebija wam generalnie audio? Nie ma echo? Nie ma nic? Bo ja generalnie idealnie słyszę. A jak nie ma echo, to super. Bo to znaczy, że możemy sobie robić takie streamki częściej. Właśnie też pojedyncze. Piotrek, miło Ewa? Bardzo poznać. Słuchaj, a wyobraź sobie, że jesteśmy w związku, przychodzisz do sypialni, a ja jestem na kolanach i z tyłu mam założone kajdanki. Co robisz? Dobrze się zaczęło, nie? Biorę ciebie na łóżko, jak to się mówi, robię przesłuchanie, bo wiadomo, może... Super, to dziękuję w takim razie. Tomek Olejnik, Nitro to Paja, odpalaj disa, pozdro do Olejnika. No dobra, możemy sobie obczaić ten dis, tak swoją drogą, żeby trochę przeciąć te gołcy. Żeby nabrać trochę dynamiki, bo dzisiaj chcemy, zadbajmy trochę ten. Nitro di Stentino. Ja słyszałem tylko coś tam, dziwka tajlandzka, ale nie miałem tego. Nie było mielone, ale tu widzę, że Ulfik katuje, bo jest czerwony, a też jest na koncie aferkowym zalogowany u siebie. Tak więc Ulfik katował ten dis. Posłuchajmy go w takim razie. Dis na Nitro w kładzie Olejnik Stentino. Słuchamy. Co ci to? Byłeś grzeczniutki za ekranem, nie myłeś rąk. Taki milutki moim panem, zabierasz głos. Ten sam głos, który ja ci dałem, Sicarios. Rozjebią ciebie wraz z Stefanem. To szczerze, Nitro to faja. Olejnik sento pataja, dziwko tajlandzka. Wchodź do ringu, pokaż jaja, Nitro to faja. Olejnik sento pataja, dziwko tajlandzka. Jebasz i to świniaka. Śpiewają poprawczaka, ha 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 ha. Twój ziomek syka, ta 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 ta. Na hajsie kambala, ta 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 ta. Nie będziesz nigdy karateką. Prędzej uczynię cię kaleką. Wszyscy są cięci jak maczetą. Ty jak walczysz, to tylko z depresją. Chciałeś hajsu, chciałeś fejmu, no to masz go wreszcie. Ale czemu te dziewczynki są 14-letnie? Czekam tylko na ten dzień, aż któryś z was dojedzie. Ja mogę bez ochrony iść sobie na miasto wszędzie. Ile mam dupeczek w stadzie? Ja mówię M5. Wszystkie na leasingu, tak jak twoje M5. Jesteś psychopatą z neta, co się mści na ludziach. Metr 70, zmień ksywę na mikrofiuta. O co ci to? Byłeś grzeczniutki za ekranem, nie myłeś rąk. Taki milutki moim panem, zabierasz głos. Ten sam głos, który ja ci dałem, Sicarios. Rozjebią ciebie wraz z Stefanem. To szczerze, Nitro to faja. Olejnik sento pataja, dziwko tajlandzka. Chodź do ringu, pokaż jaja, Nitro. Nie umiem sobie wyobrazić, że to kurwa Stentino na poważnie nabijam z olejnikiem, nie? Jebasz i to świniaka, ha, 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 ha. Śpiewają w poprawczakach, ha, 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 ha. Twój ziomek syka, ta, 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 ta. Na hajsie kambala, ta, 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 ta. Dobra, ogólnie tak, jakby sam fakt, że Stentino nawija z olejnikiem, to jest w ogóle jakiś błąd w Matrixie. Refren buja, bo jest melodyczny, wiadomo, jest, bazuje na tym, że jest na 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 na. To jest, kurwa, to wchodzi w głowę, jest catchy w chuj, to jest takie, jest catchy, beat jest fajny. No olejnik, kurwa, no nie oddał moim zdaniem, średnio mi się słucha olejnika, ale to też pewnie dlatego, że olejnik ma średnią kartotekę muzyczną, jego dyskografia jest taka, no ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o refren, no to
No wiadomo, no jakieś kurwa, no chcą na kontrowersji też bazują trochę, ale fakt, że to ma 74 tysiące polubień, to ja nie wiem, czy tutaj nie wpadły jakieś boty, biorąc pod uwagę, że tu jest 228 tysięcy wyświetleń, moi drodzy, i to, ta proporcja jest dziwna. Bo ja pamiętam, że jak wchodziłem na to, chyba przedwczoraj właśnie, albo wczoraj, to tu było z 27 koła lajków, albo 28. I to było takie realne, a teraz jest kurwa prawie 100 tysięcy, więc dziwne. Olejnik, czy ty kupiłeś botki? Czy tu są kupione jakieś boty, a może grupa uderzeniowa Czarny Orzeł? Przy koło 60k to miało z 5k lajków. No właśnie mówię. 1500 komentarzy, nie wydaje mi się, żeby to było realne. Tu są kupione lajki. I ręki sobie nie dam upierdolić, ale kurwa mały palec już bym upierdolił, nie? Że mógłbym być ten. Celebrytki kupują sobie fame na sklepie Real Follow, a karawana jedzie dalej. Tymczasem celebryci kupujący lajki na Real Follow. Dobra, to jest w ogóle też kurwa jakiś pierdolony rak, nie? Te Real Follow. To już... Real Follow. Czemu nikt Olejnikowi nie powiedział, że jak się nawija, trzeba mordę otwierać? Sentino, nie wiem, która osobowość się kazała nagrać z tym sepniącym anemikiem, ale powinieneś to usunąć. Olejnik nabicie sobie już stał kaleką. Pozdrawiam, Bogdan, od początku są, wypowiesz się na temat, jutro na filmie będzie odpowiedź dla Konopa. Dzisiaj zaraz będzie Ulfik, nie chcę Kuby tutaj ten, rzutować na niego tym, co się odpierdala. Ten olejnik anemiczny wymoczek. Kiedy wersja z samym Sentino? Grupa operacyjna Horror wjechała za mocno. Nie dziwię się, że nie jest na głównym kanale. Mogę prosić jakieś napisy, bo szczerze to chuja rozumiem. Ewidentnie Sentino przedawkował hasz z Maroko. Ciekawe co na to YouTube, że ich na ich platformie jest teraz tak głośno o chłopie, którego sami zbanowali. Okej, okay, ciekawy komentarz. No ale wracając jeszcze do Nitrozyniaka, to na pewno warto by było powiedzieć o tym, że Nitro dostał unbana. Wejdźmy sobie na Twitter. Prawda, może nie otrzymał unbana na YouTubie, ale dostał UB na Twitchu. Denitrozyniak, ale jaja ty. Odbanowany Twitch Denitrozyniaka. Denitrozyniak, Denitrozyniak, 247,5 tysiąca obserwujących, odblokowali mu Twitcha. Jestem ciekawy, czy decyzją Twitcha w momencie, gdy odblokowali Sergiuszowi konto, było to, że narasta bardzo duża konkurencja w postaci Kika. I to jest powód pierwszy, dlaczego uważam, że zaczynają odbanowywać twórców. Japczan, ciebie odbanowali, jak jesteś tutaj? Czy ty nie jesteś odbanowany? Twitch TV. Jak miał Japczan? Japczan? Po prostu? Nie, ten kanał jest obecnie z powodu naruszenia wytycznych dotyczących społeczności. Japczana pewnie też odbanują za jakiś czas, bo szkoda im będzie, żeby nie ten. Na razie Japczan jest zbanowany. Szymola odbanują? Myślę, że zaraz Szymola też odbanują. Chociaż Szymol teraz jest na tym kiku. No i ten kik generalnie mocny zaczyna być. Ja już tam też wchodzę regularnie, żeby sobie wejść na przykład, co tam Nitro gada. Albo sprawdzić Merganiego, bo on tam robi na przykład jakiś teleturniej czy coś. Tak więc ten kik kurwa ma potencjał. On będzie, to jest dobra konkurencja, nie? Dla YouTube'a nie będzie mocnego. Nic tak naprawdę raczej nie będzie w stanie wykoleić już takiej platformy jak YouTube. YouTube będzie mieć zawsze monopol, jeżeli chodzi o platformy wideo, takich darmowych wideo, wiralowych i tak dalej, treści. Tutaj jest też teraz dobra kasa i tak dalej, tak więc twórcy lubią YouTube'a. No ale Twitch ma problem, nie? Mam nadzieję, że nie zgasisz swojego potencjału i pociągniesz aferki w regularnym kierunku. Spójrz na feedback. Projekty, z których odchodzisz lub robisz sobie od nich przerwę, tracą na hype i rozmach. Więcej pewności miał. Pozdro, dzięki wielkie. Rafał, teraz mam akurat zajebiste projekty, które rozwijam. Tylko nie chcę się też do nich pucować, bo są afery, wiadomo. Ale tak samo Fame będzie mieć teraz parę zajebistych rzeczy. Jest dużo generalnie rzeczy, które i tak robię i które będę robił. Ja jakby
Jeżeli chodzi finansowo, to ja nie narzekam na nic. Ja narzekam na to, że odjebałem na tyle, że kurwa nie mogę sobie w spokoju tworzyć kurwa siebie, nie? Bo się podpierdalało i po tej Pandorze i potem kurwa zbieg zdarzeń kurewskich z mojej strony, no ale chuj, no już jakby wydarzyło się, nie? Trzeba iść przed siebie, trzeba iść dalej, no. Kiedy filmy na Ogara? Myślę, że filmy na Ogara będą pojawiać się za 2 tygodnie. Czy widziałeś wypowiedź Szpaka podczas Popkillerów? Tak, Szpak się wypowiedział o youtuberach. Widziałem. Bumelek, jakie to uczucie być... Dzięki, pozdro. Spodziewasz się jakiegoś ataku ze strony Wardęgi? Cisza po jego stronie, czyżby cisza przed burzą, czy szykuje się zgoda? Pozdro. Nie mam pojęcia, w sumie mam w to wyjebane, niezależnie co nagra, ja i tak mu odpowiem. Tak szczerze to czekam na konfrontację z nim, bo to jest dla mnie najważniejsza konfrontacja i czekam też z reaktywnymi rzeczami po prostu w jego stronę. Cokolwiek powie, czy nakłamie, czy kurwa zrobi coś chujowego, to... Może się liczyć z tym, że też będę odpowiadał. I jutro będzie też film, tak więc również zapraszam serdecznie na kanał Boxzel, bo o godzinie, no myślę, że koło 16-15 wam coś wrzucę. Tak więc... Każdy, kto jest dłużej na... I to będzie mocne. Tym razem coś świeżego. Cześć, na pewno znasz Krzysztofa Kononowicza. Każdy, kto jest dłużej na polskim YouTubie, wie, kto to jest. Wejdź sobie proszę na kanał Olo i zobacz, co się z nim stało. Chodzi w obstronie pieluszce, a jego opiekunowie zgarniają hajs. Co? Kanał Olo? No dobra, ale my tutaj na aferkach nie będziemy przecież obsranych pieluszek oglądać, nie? O kurwa mać. O kurwa mać. Rzeczywiście. Jako, że od niedawna wracał wczoraj. Jako, że od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem kryształowej kuli. Zobaczyłem w tej kryształowej kuli Krzyśka, który wracał wczoraj ze szpitala, gdzie odmówił leczenia. Jako ciekawostkę powiem, że nie miał ze sobą telefonu, a mam to z prywatnego źródła, bardzo pewnego, a wiecie, że moje źródła są dosyć dobre. Nie mógł zadzwonić po kogokolwiek, żeby po niego przyjechał. Pojawił się tam pewien osobnik, który nagrał również tam film. Z niewiadomych przyczyn w tym filmie nie ma głosu, jest wycięty. Nie wiadomo, o czym rozmawiali, po czym później pojawiają się już pod domem Krzysztofa. No dobra, to są jakieś problemy Krzysztofa, to ja tam kurwa nie będę ten się w to angażował, bo ten, bo po co? Zobacz, jak u niego sprzątali, to widziałem akurat. Masz coś... Hejka, jak ci się podobało Usylwka na wsi? Spoko. Bardzo spoko. Poznałem jego dziadka, poznałem jego babcię, poznałem również... Poznałem również jego mamę i bardzo pozytywnie to wspominam. To fajni ludzie. Wojtek Golas ciągnie... Dobra. Dzięki Michał Mikulewicz. Proszę o... No kurwa, czemu tego Wojtka, nie? Tam jakiś bisek, jak ktoś rzuci czy coś, no to już mam wyjebane na to, bo to kurwa, on już musi mieć dystans do tego nabrać, bo to i tak się będzie przewijać. Ale jakieś kurwa ciągnięcie fiutów i tak dalej, to już ten. To już sobie darujcie. Ciągnięcie fiutów, kurwa. Siema Baxton, wariacie, jak się czujesz? Dobrze. Dobra, lećmy dalej do tych goats. Bo ja tego jestem ciekaw. To od razu wiadomo, trzeba zawijać ostro na komendę. Widzowie, kto według was mógłby na przykład, nie biorąc pod uwagę, że ktoś, że... Okej, okay, to tak. Mam kolegę, który chciałby zrobić sobie goatsów, nowych goatsów, nie? I jakich ludzi można byłoby wziąć do takiego czegoś, żeby zrobić realnie mocną konkurencję dla goatsów? Napiszcie na czacie. I robić swoje ruchy, że tak powiem. Na komendę? Nie, to mi się nie podoba. No ale właśnie niegrzeczne dziewczyny zawija się na komendę. Nie lubię policji. A słuchaj, to w takim razie jesteśmy w związku już 5 lat. Kochasz mnie, prawda? No pewnie. Bardzo. Mocno. Ja mam problem z agresją i ja kogoś zabiłam. Przychodzę do ciebie i mówię, że zrobiłam coś złego, komuś jakąś krzywdę. I co robisz? Idziesz na policję? B. Każesz mi uciec. Oj, z wykopu do gołd.
Mocne. Marek Jówko. Marek Jówko w Goats. Randki z Markiem Jówko. Paris Platynow. No tak, no to jest wiadomo, jakby mocna postać, ale to nie wyjdzie, bo Paris ma swoje życie i on jest indywidualistą. Siemka, widziałeś twórczość trenera Pawła? Gość rozpierdala i jest fajną odskocznią od dzisiejszego YouTube'a. Pozdro Baxon zawsze są. Dzięki Bombelo, pozdro. Paris Meduza Pasut. Meduza spoko, ale jakby teraz też mało nagrywa, mało tworzy, więc jest na takim małym spadku. To myślę, że ten... Sentino. Sentino dobry goat, ale no wiadomo, że kurwa, no Sentino się odklei, nie będzie przychodził na nagrania, będzie mieć wyjebane. Poza tym nie wierzę w to, że w ogóle wziąłby w czymś udział, tak więc to też jest średnie. Gimper ma swoje te, on jest też komentarii, więc on nie pójdzie w takie coś, bo może go to zdyskredytować. Siaboxi, Sol dla Brygasa. Koleś z Cloud gada jakieś fakty na jego temat na TikToku Mouse TV. Widziałem ten TikTok. Don Casio. Don Casio mocny goat. Na pewno ciekawa historia. Gdyby mój kolega w ogóle zaangażował Dona Casio do tego. Mocna historia. Mocna historia. Tym bardziej, że ten kolega nie miał po drodze z Donem Casio. I no zresztą kurwa wiecie o co chodzi. Bo oglądam cię od wielu lat. Ale nigdy się nie udzielają na czacie ITP. Jestem na wierząco z YouTube, pomimo tego, że pojutrze kończę 36 lat i powiem tylko jedno. Jestem się dumny, trzymam kciuki. Pozdro Jaszyn. Dziękuję za 25 zł. Dumny i trzymam kciuki. Z Casio jest dobra. To w ogóle zapiszmy to. To jest mocny patent. Nowi Goats. Goats. Goats 2.0. Don Casio. Casio. Kolega na B. Mega się cieszę. Ze wszystko do... I tutaj trzeba dorzućmy jeszcze 3 osoby. Piszcie kto jeszcze. Jestem ciekawy kurwa waszych pomysłów. José. Pasud. Czemu nie? W sumie. Też mocne, ale damy znak zapytania. Cajo spoko, ale oni mają XI. Musicie brać takich, którzy są indywidualistami. Tacy, którzy nie są jeszcze w żadnym teamie. Dobra, jak już klikujesz wszystko, to dawaj info, dlaczego Fame to był slow reagiem i dziwnym. Takie pytania to do Krzyśka Rozpary, bo on się zajmował tokenizacją. A nie ja, byczku. Wiewiór, kurwa, jest dobrym gołtem. Wiewiór jest git. Jest git. Tutaj dam plusa nawet. Bo tu jest... Tu jest opcja i dobry potencjał. Plus nie ma nikogo tak naprawdę. A jest zabawny. I też dobrze się napierdala. Ma 2 pasy w fejmie. Ma osiągnięcia. Fajne portfolio. No, wiewiór spoko. To i to jest git. Bardzo git. Bardzo git. Ulfik. Ulfik git. No, też spoko. Ale czekam jeszcze na jedną jakąś taką fajną tom. Sebastian Fabiański. Nie no, nie żartujcie. Niejadalna część warzywa wózek. Co? Dzięki za dychę. Jeszcze jedna postać. Jedna jakaś taka śmieszna, mocna postać. No Nitro ma bana na YouTubie, no to wiadomo, że ten, że no wpisałbym go tu w chuj, no ale nie ma ten, nie? Alan Kwieciński? Ciężko. Moim zdaniem chyba to nie taka postać. Józef. No ale jeszcze jedna. Najman będzie się gryźć z Casio, więc wolę, żeby to Casio był jednak. I Samu. Samu spoko, ale ciężko, też mi się wydaje. Boxdel, powiem szczerze, że nie rozumiem, dlaczego teraz Szaki będą... Nie, to jakbyś miał to od razu to luz, ale po wspólnych działaniach nie rozumiem. Uważam, że szczera rozmowa by wystarczyła. Dzięki Dorcia za donata. Filipek, Koro.
No dobra, zostawimy sobie to na razie tak. Ja sobie to zapiszę, bo to jest też ciekawy materiał. Nie powiem, że nie. Idźmy tu. Uciekać i wtedy zadzwonisz na policję. Albo mówisz, że tak bardzo mnie kochasz, że to jest w ogóle partner in crime i po prostu pomożesz mi typa zakopać w lesie. Wiesz co, to zależy. Jest Ulfik? Klaudia? Jest Ulfik? No, zadzwonisz mu? To zależy, do czego... Bo mi się telefon rozładował. ...wyglądała cała sytuacja. Ojej, to źle powiedział, ona go skipie. No, no, no. Ona oczekiwała, że wiesz... Zakopiemy go, nie? Ale uważam, że miłość wygrywa, więc sądzę, że jednak uciekł. Jednak lojalny byłbyś, tak? No, pewnie, że tak. To sprawdzisz. Czy nowy GOAT będzie opierał się tylko na tych randkach, czy może coś nowego z uczestnikami? Nie, no raczej nowego. Ale randki też. I co? A, już jest. O, Ulfik zaraz będzie. Jest już? Dobra, za parę minut Ulfik wpada, więc ustreamujemy. Pozwól, bo może wyciągnąć wnioski. Dzięki, Pershing. Za piątkę. Jeszcze kolejny raz swoją lojalność. Jesteśmy też długo w związku. No i wiesz, czasami się kłócimy. Wychodzisz na imprezy z kolegami tylko raz w roku. Masz pozwolenie tylko raz Czemu w roku. Raz w roku, że się zapytam? No, nie wiem, taka jestem dominująca. Dobra, sprawdźmy jeszcze tylko ten i przejdźmy do czegoś nowego, bo to... Jakbym widział Kruszwila, jak mam wrażenie, że no nawet faktycznie mindset miał... A kolega jest takim bardziej łobuzem, czy jest... Widzisz, wygląda jak piłkarz. Też tak wiedziałem. Mam tylko od początku, jakby... Jeżeli jesteś psychologiem, to uważam, że powinnaś podejść do tego w ten sposób, że... Będą forsować Malinowską, bo Malinowska jest podpisana jako zawodniczka Goatsów. Tak, by the way. Więc Werka będzie forsowana przez Goats, żeby dostawać kontrakty, no i żeby zarabiała na ambasadę. To dobre. Ja wiem, że Weronika ma generalnie bardzo charakter, który nie do końca wam się podoba, bo widziałem, że bardzo dużo ludzi ciśnie jej. Nawet tutaj na czacie było, że je wkurwia. Więc idź mnie podaje, że nie zrobię się serio. Pozdrawiam Paulincia. Zjadą ją za to. Bozel, kilka razy powtórzyłeś, że czytasz to, co ci ludzie piszą w DM. Wiesz, już ponad roku czekam na odpowiedź. No ale mordziu, ja na wszystkie wiadomo nie odpowiem. Tym bardziej teraz, jak już kurwa ja mam na Instagramie, na DM-ach kurwa wiadomości co minutę, stary. No to jest, wiesz... Ciężko. Weronika jest spoko, charakterna. No jest, ma pazury. Ma pazur, na pewno. Rafon the Goats. Rafon ma bana na YouTubie. Rafalala dla Golasa. No, powiem ci, że... Rafalala i Golas. Ikoniczne foto by mogło być. Ikoniczny kadr w filmie też. Popiskułem, że nikt nie... Dobra, pozdro, Wierzio. Trzymaj się, byku. Fajnie, wysłucham. Jestem miła, a nie jestem wredną s***ą, nie uważasz? Wyłącznie przycisk. Bang, bang. Bang, bang. Bang, bang. Bang. Czemu jesteś taką chamską, zimną suką od samego początku? No ale nie uważasz, jakby... Zobacz, przychodzi nowy gość, jakby chcesz się z kimś poznać, jakby od razu jest taka bomba, nie wiem, pokazanie, jakby na siłę próbujesz pokazać swoje ego, gdzie wcale jakby, ja widzę, że ty jesteś fajną, normalną osobą. Nie, wiesz a to co, ego po prostu jest takie... od początku nie zaiskrzyło, gdybyś był taki, wiesz, ten, to byś potrafił utemperować to moje ego, a niestety nie potrafisz, więc... Ja nie przyszedłem po to, żeby cię temperować. Ale ja potrzebuję faceta, który właśnie mi utemperuje. Bardzo dziękuję. Dobra, baj. Rekonstrukcja czego? Walki rycerskie? Oj, ty, może walczył was na gali na pierwszy. Hej. Ulfi! Weź sobie kamerę ogarnij od razu. Bo ja mam tą jedną tutaj ustawioną. I Majka musisz podłączyć. Dobra. Jest Ulfi, to poczekamy na niego. Jak po konfrontacji z Mielonidasem? Co? Co się tam dzieje? Siema, byku, pozdro 600. Pozdro, Łuki. Dobre. A w ogóle to kurwa Mielonidas, mam wrażenie, że on ma, nie wiem, 3 IQ, stary, nie? No kurwa, ciężki jest, kurwa, nie? Ciężki. Co?
No. Bogdzie, dobrze cię widzieć w takiej formie. Pozdrawiam ciebie, Ulfiego, jak zawsze. Pozdro, szczurek Mati. Ty. Nie wiem właśnie. Chyba ten, chyba Filip wziął, wiesz? Czy Kubańczyk jest Sylwią Szostak? Nie wiem, spytajcie Kubańczyka. Spytajcie Kubańczyka, bo ja kurwa nie mam pojęcia, co tam się odpierdoliło. Pamiętam, że kiedyś gościom na telefonie Cage Fame powiedział, żebyś do niego zadzwonił po programie. Ma pomysł. Dzięki za donate'a, nie zadzwoniłem. Chciała pozdrowić całą Godulę i pozdrawiam Godulę i Bytom. Kubańczyk, Kubańczyk. Denis Załęcki do Goats. Kubańczyk jest kamerzystą. Nie, nie jest. Działa? Ten chyba nie. Czuwarze, że wywiad uszalny... O, nie widziałem donate'a. Fagata do Goats 2.0? Fagata by nie chciała. Ona w ogóle, Fagata, w tym momencie, jak robi koncerty co weekend z 2 na tydzień, plus only, plus OFA ma, to Fagata, podejrzewam, że zarabia, nie wiem, z 400 tysięcy złotych miesięcznie na tym wszystkim. To co jej po takim czymś, żeby dołączyć do jakiegoś projektu? Wiadomo, że tak, nie wiem, podbijanie się i tak dalej, to spoko, ale ona teraz ma czas żniw i ona będzie po prostu kosić hajs. Więc to jest bardzo logiczne. Ile? Ile? No a ile myślicie, że ona może zarobić? To jest oczywiste. Jeżeli za jeden koncert bierze na przykład od 10 do 15 tysięcy koncertów, ma minimum dwa w ciągu weekendu, więc ma 30 tysięcy na tydzień samych koncertów. Razy 4 tygodnie to ma 120 koła i z samego EFA ma z 200. Ma z 320 tysięcy miesięcznie, ma minimum. Nie da się już normalnie na X napisać pozytywne konto. No, dzięki Kasia, pozdrawiam cię. Co zrobiliście teraz z dźwiękiem? Ej, słyszysz coś z dźwiękiem, jest echo. Z drugim mic podpięto, bo jeszcze ja tam nie siedzę. Okej, ale mikro. Ludzie piszą, że coś się jebie. No, zaraz. To Ulfik odpalił. Poczekajcie chwilkę. Kurwa, to na żywca ustawiam, kurwa. No wiem. Musisz zmniejszyć poziom głośności u ciebie. Poczekajcie chwilkę, bo to Ulfik na żywo ustawia. Na razie zmutuję. Teraz jest git, nie? Ulfik zmutował. A Majka odpaliłeś? W sensie mikrofon? Ej, wyłączyłeś tego. A dobra, Stream Deck. Albo nadepłeś na Stream Deck. Działa, ale nie działa kamera ci. Okej. Okay. Obejrzyj Wardęga raz Putin. Nie, nie mam zamiaru oglądać nic z Wardęgą. Jeszcze poczekajcie chwilę, bo Ulfik ustawia i konfiguruje, a to jest ważne. Lizak. Co z Lizakiem? Ulfik jest z Wixą? Nie jest z Wixą, Ulfik mówi. Delikatne echo jest. Jeszcze chwila, bo ustawę Majka. Mówię, no wleciała mi mucha do chaty i cały czas tutaj lata, bo tutaj są lampy ustawione białe i ciężko mi jest się jej pozbyć. Mój człowiek Wolf wjeżdża. Maciej, co się stało? Napisał. Kurwa, syn swoje, ale nie mam obiektywu. Jak to? Działa. Działa, głównie. No czemu? Siadaj. To ja cię mogę ustawić. Usiądź se i ja sobie ustawię ciebie. Wiem, o co chodzi. Już wiem, dlaczego jestem. Wolf. Okej. Okay. A ten kabel do wyjebania. I powinno wszystko działać. Działa? Widzowie, działa git? Ja cię jeszcze ustawię tylko. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. Kurwa, pierwszy raz tu siedzę. Pierwszy raz? Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Działa, jest git, widzicie, kurwa, ogarnąłem. Nie ma to tamto. No jest git. Ej, dasz łyka. Proszę bardzo. I nie jest to lokowany. Nie jest. Po prostu, kurwa, zasypiam. Dzięki. Witam prezesa.
No dobra, w takim razie witam was bardzo serdecznie z tej strony Boxera, dzisiaj ze mną Wolfie. Witam bardzo serdecznie, moi drodzy. No. Powiem tak, jestem już po jednym streamie, po konfrontacji, maśnioza, nie, tak zwaną. Generalnie tak, na początek streama, nie, konfrontacji, ja mam wrażenie, że kurwa Mielinda coś do mnie po śląsku, kudo. On cały czas po śląsku. Ja mówię tak, aha. Mówię, dobra, będzie gnój, nie? I będzie, nie zaczęła się konfrontacja. I jedzie. Ale... No, to może zróbmy tak, że, bo nie wiem, czy ludzie wiedzą, o czym my w ogóle gadamy. Dzisiaj na Kiku, na kanale Merganiego, była konfrontacja Darka Lwa i... Mielonidasa, nie? I Mielonidasa. Marcina Makowskiego, moi drodzy. Mamy tutaj woda. Czy wod jest? X-Mergani. X-Mergani, czekaj. X-Mergani. Mamy. Pyk. Filmy. O, jest. No i Ulfik, ty prowadziłeś to z Merganiem na zdalnym sterowaniu, to tak? Się zrobiliśmy ze studia. Do sekundy. Obraliśmy się, człowieku, elegancko, jak przystało na tak ważną konfrontację. Rabanią grubo, no. Konkurencyjne Goats, Pasud, Baxon, Meduza, Dubiel, Błoński i Nitro, jakby się udało Unbana, gdyby napisał Dubiel, jednak to zależy od niego. Co sądzisz o takim składzie? Mocny składnik, oś. Bardzo mocny skład. No dobra. Minutę Darka oglądaliśmy. Po czym ty pierdolisz, kurwa? Ty nawet odkurzać nie umiesz, kurwa. No generalnie przypomniał mi się vibe jak na aferkach. Z dwa lata temu robiliśmy konfrontację Filipek z Darole... Filipek Darolew, tak, no. Tak. To była druga moja taka konfrontacja z Darkiem. I powiem wam tak. Marcin, poważne zarzuty. Generalnie cieszę się, że Discord się rozwinął, bo było to o wiele lepsze na Discordzie niż na Messengerze. Ale żeby dwóch prawie 50-letnich gości odpaliło Discorda, nie? To naprawdę było wyzwanie, nie? No. Wiecie, schody się pojawiły na starcie, jak się dowiedzieliśmy, że Marcin Makowski, a.k.a. Mielona, nie ma neta w domu, nie? Że miał internet, ale zrezygnował z mowy i nie miał internetu. No i wtedy się zaczęły schody. Ja ogólnie, jak w ogóle zobaczyłem, że Merganie szykuje konfrontację Darka Lwa i Mielonidasa, to pierwsze, co miałem w głowie, to tak, okej, zaraz zadzwoni Rafał, że trzeba by zrobić tą walkę. A ja do Rafała zadzwoniłem wcześniej, że będzie taki event. Mówię tak, no kurwa, trochę taki face to face, nie? No a wiecie, prowadzę w fejmie i kurde, no... Żeby nie było jakiejś lipy, nie? Ja mówię, dobra, powiem, ale wiecie, wszystko git ustalone, że mówię, dobra, to działamy. No ja ogólnie oglądałem to kawałek tego i nie wiem, czy też kwestia audio i tak dalej, ale strasznie harmider, nie? Po prostu. Fuj, ale jeśli to by siadło, nie? I byłyby takie konflikty, oglądaliśmy z Kubą, że można zrobić kiedyś taki eventowy, kanapowy, nie? Musi być, bo właśnie to jest najlepsze, jak oni mają, wiesz, na przykład... fizycznie mogą się spotkać, nie? Tylko eventowo to musi być naprawdę coś takiego śmiesznego, nie? Że to będzie fest absurdalne. Konfrontację można obejrzeć. Potem wam pokażę jeszcze i zaproszę was tam. Szymoli Bomba. Aha, do tego, do Gołców. Spoko. Patrycja, zgubiła mi się papuga dzisiaj w Wawie Moko. Szara nimfa. Może ktoś widział, może ktoś wie? Jak to znajdzie na Mokotowie papugę, to wiecie, gdzie uderzyć. W sumie nie wiecie, bo nie było nicknamu, ale luz. Mokotowska papuga, jak ktoś ma, no to nie wiem, na jakiejś grupie mieszkańcy Mokotowa albo coś. Tak, spotyt Mokotu. Ktoś na pewno jakoś się znajdzie. Powodzenia w takim razie w poszukiwaniach. Słuchaj, ja gadałem generalnie o... Ty widziałeś nowych Gołców? Widziałem. Widziałeś kawałek, czy... Widziałem cały film. Cały film widziałeś? Cały film sobie zdążyłem zobaczyć. Okej, no? I co sądzisz o nowych Gołc? Nie wiem, no kurwa... Takie o. Tak szczerze, takie o. Okay. Postacie te same forsowane co z Randek, moim zdaniem, więc trochę nowych postaci. Generalnie uważam, że mega spalony potencjał Ewki Brodnickiej, że nie było treli. A Nexa, no. No. Ale oni chyba nie wiedzieli nawet. No ja, no ale... Mogli przeanalizować. No mogli, nie? Uważam, że mega spalony potencjał, bo to by zrobiło wiusy, nie? Na pewno tak. Przynajmniej jeśli chodzi o to. No w każdym razie... Goats bez Goatsów w trakcie trochę, no faktycznie. W każdym razie ten. Powodzenia, Goats. A my przechodzimy do kolejnych tematów. Ja na razie przeszedłem przez piwko, przez Dissentino i przez Goatsów. Okay. Może przejdźmy teraz w takim razie do tematu troszkę bliższego
mi, bo nie ukrywam, że mam sentyment. Mianowicie... Bita śmietanka 3 Ulfik. Marcin Ksajomajku napisał. Kto się chciał bit na Base 3? Bo się sporo osób wypowiadało ostatnimi czasy, ale akurat miałem to w dupie, a Suar wyciskał ostatnie soki z niepełnosprawnego i obecnie na karcie chętnych zapisany jest Luki i Oli Trolli. No, musimy coś ogarnąć, bo to jakoś za 2 tygodnie czy coś takiego. Szczerze to nie wiem, ale prawdziwy wojownik powinien być gotowy do walki każdego dnia. Chodzi mi o braci influencerów, tych większych i mniejszych. Własną name'y mam wyjebane, chyba że macie czarną skórę albo karłowatość. Jak jedno i drugie macie zapewnione co-main event. Do zgarnięcia jak zwykle chwała, szacun i poduszka Rogal do samolotu, ale to w słusznym celu, przypominam, bo to gala charytatywna. Tym razem chyba dla zwierzaczków, bo mama prosiła. Piszcie w DM na Instagramku, najlepiej z warunkami sportowymi swoimi, żebyśmy mogli skonstruować epickie pojedynki. Zgłosił się ktoś? Nie wiem, ale generalnie chciałem się ciebie zapytać, no. Czy ty na przykład mógłbyś się zgłosić? No, niby spokojnie, ale debiut chyba bym chciał mieć na pełnoprawnej gali. Aha, żeby nie spalić potencjału na przykład sobie na hajs. Tak, tak. Okej. O to chodzi. No tak jakby nie, no jak wyciskać tą cytrynę, to do fulla, nie? Okej, okay, no mądre i wydaje mi się, że całkiem logiczne, nie? W każdym razie, gdybyś miał na przykład zawalczyć na bitej śmietance 3, to kto mógłby być twoim przeciwnikiem? Kurwa, to znam tak random. Załóżmy, że jesteś już po debiucie na Fame. No. Albo na Prime, albo na Cloud. Nie, żartuję, na Fame. Ale ten... nie mam pojęcia. Ja wam powiem tak szczerze, że nie mam pojęcia, z kim ja się mogę bić. Ja ostatnio to sobie analizowałem, mówię tak. Ty, mi się kurwa nie chce spinać z tymi ludźmi. To jest bez sensu. Ja musiał mieć, nie wiem, no sportowa walka to jest o kan dupy rozszerz. Ja bym cię zobaczył z Adamem Security na Base 3. To jest w ogóle za walka. Nie wiem, ale do chuj ja bym, nie wiem, no to ja bym widział u siebie, kurwa, człowieku z jakimś olbrzymem, fest takim dupnym, nie? Żeby i twoja muga na wejście olbrzymidzie. Tak. Nie, no kurwa, ale teraz się złożyło, że z olbrzymem, tak powiedziałem. Nie, no mówię, że z, nie wiem, z tak naprawdę kimś ogromnym, nie? Ja pamiętam, jak ty kiedyś powiedziałeś, że ty na Fejmie chciałbyś zawalczyć, nie wiem, z Pasternakiem, tak, albo z Normanem Park, nie? No jasne, że tak powiedziałem. Nawet się śmialiśmy z tego, że z Michałem kiedyś, że nasza walka, mega... A on mówi, stary, bierz, mega debiut w ogóle, zobaczysz, ty masz szansę. Ja mówię, no chodź. Nie, ale wiesz, co byłoby ten mocne, jakbyś na przykład zawalczył z Bombardierem. O, ty kontra Bombardier. Bejszczy, mega luz. A na Fejm? Też luz, nie? Bo nawet jak przegrasz, to jest luz. No fuj. Więc wchodzisz w sumie bez presji żadnej społecznej. Git. Mega luz. Ale, a z Markiem Jówko? Walka mi nic nie daje. No nie, ale... Nic mi nie daje, tylko mam przeciwnika, który będzie mi godął. Pizdu, będzie jechał. Nie musisz trenować. No ja, ale po co? Tak jakby nic nie zyskuję taką walką. Oprócz pieniędzy. Czyli coś zyskujesz. No pieniądze, no ale to tak naprawdę za niego jeszcze nie dostaniesz, nie wiadomo ile były, nie? Tak for real. Kto wie, nie? Nie, no tak jakby patrzmy już na to jak na biznes, nie? Ale powiem wam tak. Ludwiczka, bo... on nie będzie chciał, bo ty już gadałeś o tym, że ja Ludwiczka. Ja powiedziałem, tak. Ludwiczek to jest absurdalna walka. Bo tak, nie dość, że do gościa nigdy nic nie mam. Jak zawsze się widzimy, to się lubimy. Nigdy na niego, no ja na niego złego słowa nie powiem, bo nawet nie umiem, nie? I poza tym... Nie chciałbym się z nim bić. Po prostu ja mam coś takiego, że jak... Ja też mam problem z przeciwnikami przez to, że ja nie mam zwyczaju się kłócić z ludźmi. I generalnie mam wyjebane. Często na ludzi, nie? Ale mi się ja ci coś w ogóle pokażę, bo to jest też ciekawa faza. Wejdźmy sobie na Prime Show MMA. Popatrz. Za 2 tygodnie... 13 kwietnia, to jest za tydzień, nie cały tydzień, 6 dni, jest gala Prime Show, no i średnio jakby idzie... No generalnie raz. Bardzo mało osób wie o promocji tej gali. No właśnie, i jeżeli za 2 tygodnie będzie Bita Śmietanka 3 i Ksajo ogłosi jakąś fajną kartę, bo podejrzewam, że na pewno ktoś się zgłosi spoko też. Znaczy no. Generalnie jakby Ksajo zaczął w tym tygodniu, co teraz będzie, ogłaszać walki... Przejebane ma Prime fuj. No, Prime ma przejebane, bo Bita Śmietanka 3 jest większą galą i większą federacją od Prime'u. No kurwa, śmiesznie to brzmi, ale tak. Znaczy, no jest. No nie? Tak, no jeśli chodzi o oglądalność, na pewno. Tak. Ja sobie tutaj w ogóle wyłączę ten. Czy Pan Piwko będzie popularny za 2 tygodnie? 12 800 głosów, 74% na nie. Powiem tak, moim zdaniem raczej nie będzie, ale liczę na to, że zrobi jakiś ambitny content i przeżyje. No, ja teraz włączę tego. Włączę przejście.
statystyczną. Ucie. Jeszcze chwila, czekaj, bum. Kurwa. Co to jest, tej? O. Aha. Bo bez tego, no to wiesz, nie można zrobić analizy. Wiadomo, nie. Ale jest ciekawy ludzi. Nie, czy... jest to, że to jest jedyna nasza stara animacja, nie? Która... ta najstarsza. Która federacja jest większa? Prime? Czy BS? BS. Bita śmietana. Bita śmietanka, czy Prime? Prime. I na waszych telefonach i oczywiście komputerach macie sondę odpaloną. Jestem ciekawy wyniku. Bita śmietanka już w tym momencie ma 75% głosów. 64% bita śmietanka. A na tym Prime właśnie, to jest to, że na tym Prime są z dwie walki takie całkiem, nie? Mm. A kto teraz walczy? No, Kasio Tańcula to na pewno do obejrzenia, bo tam jest... Bagieta Daro. Spoko. Tak. No, a resztę nie wiem. Znam dwie walki. No, wydaje mi się, że i wiesz, i ta afera, która się teraz wydarzyła, i to, że Bita Śmietanka będzie ogłaszać jakąś kartę pewnie, dobra, i to, że będą mieć za dwa tygodnie. Znam trzecią walkę. Lasik Koral. Lasik Koral? Yeah. A, wiem, który. Ten taki nowy. Koral ten z Heiliga i Lasik ten... A, Kolar. Kolar. Koral to lody, przepraszam. Okay. Ty, a zawalczyłbyś na przykład z Push Barberem? Też olbrzym degeneracja. No ale co to nie? Jest? No to jakby co to są za walki? No nie wiem, a twoja z Bombardier? No kurwa, to śmieszna walka, nie? Kaczor BRS też się bije. A co sądzisz o Kaczorze BRS? Kim jest Kaczor BRS? No to jest ten taki prawilniak, on nawija. No, to nie znam. Okej. Okay. No nie znam. Dobra, przechodzimy w takim razie do kolejnych tematów. Tutaj mamy Twitter, to wyłączę. No widzicie, kurwa, niby się siedzi w internecie to, ale... Piszecie ksywę Kaczor BRS i jestem pewny, no ja się, że 80% ja szczerze zdziwiłem się, że nie wiesz. 80% czatu nie będzie wiedział, kto jest Kaczor BRS. Imo. Wy nie wiecie, kim jest Kaczor BRS? Nie no, chyba ten. To dumny reprezentant Przemyśla. No tutaj są nawet ludzie, co nie wiedzą, co to jest Bita Śmietanka. Co mnie dziwi. Ale nikt by nie kupił śmietany za 40 zł. No... No właśnie to ma ten urok, Bita Śmietanka tak. Przez to ma ten urok, bo jest darmowa, jest w amatorskim stylu zrobiona, amatorskim, nie amatorskim, tak. No ale wiecie, jest ogólnodostępna, generalnie oglądacie typowy freak fight, tak. Często kurwa normalnie o sprzęcie i przez to to jest spoko, nie? Bo... No ja osobiście kurwa, ja bym kupił, nie? Powiem tak, jakby była na pewno zrealizowana... Tylko wiesz... Lepiej, żeby kamery były takie, wiesz, pro w chuj, nie? Mhm. Że przynajmniej, żeby widok walki był dojewany, to fest, nie? Ja osobiście... Tylko wiesz to tak się, pojawia się taki problem, że jakbyś już chciał kupić tą galę, to zawodnicy chcieliby tam hajs. Wiesz, o co chodzi? Tak. I wtedy tak. Trzeba było inwestować. I wtedy się już robi z tego grube koszty, nie? Bo jeżeli ty chcesz to sprzedawać... No bo wtedy zawodnicy to... mogą się liczyć po cenie rynkowej. Na przykład, nie? I to no. Się pojawia ten problem. Ale ja ogólnie... Kurwa, no... lubię, nie? Wyjaśniamy ma Flintstone. Pozdro Flina. Ostatnio były bandury Flina. Widziałem. Flintstone ogólnie teraz dobrze ten wszędzie. Ja do niego napisałem właśnie wczoraj albo przedwczoraj i napisałem właśnie do Flintstona, żeby tak leciał jak leci, bo jest git. Dobrze. Tak. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do kolejnego tematu, mianowicie Jacek Murański wyzwał mnie do pojedynku. Wiedziałeś o tym? Wczoraj widziałem. Jacek Murański. Także tak, Buckstone. Potwierdzam, że moja walka z Arcykurą Koronną Masą odbędzie się na jednej z najważniejszych w Polsce federacji, której nazwa rozpoczyna się na jedną z pierwszych 7 liter polskiego alfabetu. PS1 i walka z Masą nie odbędzie się w terminie 8 czerwca, Michale. Szczegółowe informacje wraz z terminem konferencji już wkrótce. PS, a po rozbiciu tej masy guaną także ciebie Buckstone, jako med 90 mistrza Śląska w MMA, chętnie bym przywrócił do ustawień fabrycznych. W mojego autorskiego pomysłu miejscu, czyli rzymska klatka formuła Dirty Street Boxing. Buckstone, do niczego nie są ci potrzebne ustawione walki. Ups. Gdzie według informacji Natana miałbyś w tej niby walce przetrwać 3 rundy z mocnym zawodnikiem, tylko po to, żeby sobie podbudować ego, a jak na marginesie, to co Bugmajer na takie głupie pomysły? W walce ze mną nikt niczego nie będzie udawał, po prostu cię zleje Buckstone. Moi drodzy, ja wam powiem, gdzie zawalczy Jacek Murański z Masą.
bo teraz już mam 100% informacje na ten temat. Gala będzie się nazywać Flash MMA. Flash MMA i jest to gala jakiegoś Potockiego, federacja jakiegoś Potockiego, nie wiem kto to jest w ogóle. Nie mylcie kurwa z Pateckim, proszę. I nie mylcie też z Porowskim od Caroline Derpiańskiej, bo też się pojawiały takie plotki. To będzie jakaś nowa gala Flash MMA i wcześniej był pomysł na Klauta i zostało to przeniesione na jakiś Flash. Ktoś się kurwa z kimś tam, ktoś z kimś pogadał. No generalnie Flash. Flash MMA. New Federation. Więc to jest informacja. Kolejna federacja. Wow, kolejna mega, federacja. Kurwa. Kolejna federacja. Nikogo to już nie dziwi. Flashlight MMA. Nie. Flash MMA. Tak się nazywa ta gala. I zresztą można tutaj zauważyć, że której nazwa rozpoczyna się na jedną z pierwszych 7 liter polskiego alfabetu, czyli A, B, C, D, E, F. Jest to 6 litera w alfabecie. Wiadomo, że zrobili też G, żeby kurwa ten, nie? Wiadomo. Dodać do tego, ale to jest F, czyli F jak Flash. A skąd wiem, że to jest Flash MMA? Po prostu w branży są podwykonawcy i info potwierdzone. Więc nie. To jest takie też odbicie od tego, żeby nikt już nie myślał, że ten, że to na pewno na Klaucie już nie będzie, bo wiadomo, że chłopaki się przerazili, ale to, że puścili na Klauta telefon i że ze studia było dzwonione do masy. Pozdro i ten drugi, co nie wiem, kim jestem. No kurde, już się dowiedziałem, gościu. No nie wiedziałem, no prosto. No nie muszę każdego znać też, nie? Ale pozdrawiam cię. Kaci Beres. Kurwa, Benek. Klaudia. Otworzysz Benkowi, bo on puka w szybę. Otwórz Benkowi, bo puka w szybę. Chce wejść do domu. No, dawajcie jakieś liki na Fame. No, to jest mordziunie takie proste. Lig nie lig, ale mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Bungie X Fame jest auto za dara do wygrania. Auto za darmo, moi drodzy. A, no to mogę pokazać ludziom. Film i możecie zgarnąć nowego Mercedesa albo pakiet Apple, albo, że tak powiem, zestaw Apple, albo zestaw domowy, gdzie macie Thermomixa, Dysona i Express do kawy. Ty jesteś teraz hardkorowym promotorem Fame MMA. Nie da się ukryć. Fame z Bungie, ten Mercedes CLA, 2023 rok, może być wasz i to tak naprawdę za darmo, bo wystarczy, że trochę pokminicie i napiszecie nawet jakikolwiek pomysł, który wam padnie do głowy, nawet z dupy może być, i wymyślicie po prostu film, który ma zrobić Bungie. Autozadarmo.pl, nie? I być może to wy wygracie, że tak powiem, to autko. No, generalnie to nie jest loteria, to jest po prostu... Normalnie jest konkurs. Tak, normalnie jest konkurs. Jest wybierane... Tak jak... Najlepsze zgłoszenie jest wybierane i elo, auto za darmo, możecie wygrać Mercedesa, możecie wygrać zestaw Apple, możecie wygrać zestaw domowy, możecie wygrać zestaw gamera, gdzie macie telewizor, playka i parę gier. Generalnie git? No git, bo za darmo. Jest za darmo, ale to prawda, jakby to jest też działa na takiej zasadzie, że w momencie, gdy wpisujecie po prostu tam numer telefonu na tej stronie, no to my w zamian mamy też pewnie bazę, dzięki której będziemy wam mogli dawać jakieś informacje i tak dalej, tak więc to jest korzyść po prostu wynikająca z tego i tutaj nie ma kurwa co ukrywać przed nikim, bo każdy ma prawo wygrać, ale to, że jest też numer, no to można wam wysłać info na przykład o tym, że nowa, no jakieś nie wiem... A i tak, numery teraz... Event albo numer dzień przed teraz, i tak dalej. To jest chuj, bo numery teraz to jest generalnie temat, widzicie, był spoofik, były tematy tak. Panda Baja, więc generalnie ten numer to już jest luz, nie? Dokładnie, dokładnie. Więc, że tak powiem, widzicie, moi drodzy, fajne autko zadara. Ludzie się pytają o przebieg. 20 koła. Przebieg? Tak, że 20 tysięcy kilometrów przebiegu na Mercedesie. A co tak jest? Jest. No tam pisze. A, to no, to, no widzicie, nawet kurwa głowy. To jest, fresh Mercedes. On jest normal, to jest kurwa normalnie bez kurwa wypadkowy samochód, no, i tak dalej. Kurwa. Tylko po prostu jest napisane dokładnie. Ja nie wiem, czy to jest, to jest coś kurwa hardkorowego. No, ktoś napisał, 20 koła to już do złomowania.
Czekaj, normalnie no. Muszę, aż to muszę sprawdzić, ty, bo to mnie zaciekawiło. Nikt nie zwrócił uwagi, że poza bubsmenem Wardęga biegał też nago po galerii. Znaczy ja widziałem, ale to już chuj w to, niech se biega. Jak chce sobie pobiegać, to niech sobie zapierdala druid po galerii. Wyjebane mam już na to. Słuchaj, przejdźmy do czegoś zabawnego, mianowicie Nathan Marcon i hejterzy. Czy widziałeś to? Widziałem na stopie. Czy teraz analizujesz sobie przebieg Mercedesa? Przebieg Mercedesa muszę przeanalizować, ale dobra, już jestem. Już jest, dobra, regulami, dobra. A czy olej jest wymieniony? Czy olej był wymieniany? No kurwa, widzowie, bez jaj tej. A, no faktycznie jest. Znaczy, że to jest nowe, tak? A już macie dotarty silnik. Dokładnie. No kurwa. Możecie wsiąść i od razu rura. Dobra, obejrzyjmy to. Chodźcie, wróćcie. No wróćcie, wchodzicie takie kozaki, jesteście w kilka osób. No to przedstawcie. No chodźcie. No mówcie. Backstory jest takie, że oni podobno byli u niego pod blokiem. U mamy i napierdalali tak. Na dzwonek. Napierdalali na dzwonek i Nathan ich teraz przegania. Tu jest teraz proces przeganiania gimbów. Wchodzicie pod mój blok, dzwonicie do mojej mamy, przepraszam, pod domofon. No co? No wróćcie. Ja się zastanawiam, czy on w ogóle tutaj kopa zajebał, czy go popchnął. No co? Paru, tu jest taki... Pod domofon. A. No co? Widzisz, coś mu ten... Pytanie, czy on mu nie chciał odepchnąć telefonu. Albo tak. To też, wiecie, no tak... No co? Nie, no nie wróćcie. Chciał, bo szedł tyłem, pod widzisz. Pod domofon. Nie miał tego zamiaru żadnego. No wróćcie. On go po prostu... No chodźcie. Nie no, ale tak szczerze, to for real beka z nich, kurwa, bo przychodzą, normalnie zakłócają mir domowy i wiecie, no ktoś se, kurwa, może nie życzyć, nie, żeby ktoś mu dzwonił na domofon i tak dalej. No to jest normalne. To jest oczywiste, nie? I widzicie, i później schodzicie, jest konfrontacja, a oni spierdalają. I nic nawet nie powiedzą. No, właśnie, no ale to wiecie, no to jest takie szczeniackie zachowanie, 15 lat max, nie? Imo. Posłuchajmy go jeszcze. Pizdy jebane. Pizdy spierdoliły w pięciu. Chodźcie, No ja też mam 15 lat, więc znaczy się pizgać nie będą, nie? To też nie o to chodzi chyba. No o to nie chodzi, nie? W każdym razie... moim zdaniem luz, no co? No przegonił se ich, kurwa, bo co? Bo dzwonili mu na domofon mamy, no ja tutaj nie wiem, co można powiedzieć. Nic im nie zrobił tak naprawdę, przegonił ich, bo go to wkurwiało. Mimo, że nie lubię Nathana, no to kurwa, nie będę też jakimś, nie wiem. Nie no kurwa, nie no będę nie go tyrał no, za to, że sobie kurwa kogoś przeganiał, kto go Nathan kurwa, ma nie? Różną opinię w sieci, ale tak. Jeśli chodzi o to, no nie można się do niczego dopierdolić. No nie. Tak jakby for real, kurwa, no jakby ktoś mi, albo mojej mamie dzwonił na dom, nie? No to i byłbym, no to też bym pewnie strzelił i powiedział, co ty odpierdalasz. Tak. Kasia Bogzel, brawo. Dzięki wielkie, Kasiu. Pozdrawiam cię. Mocny statement. Konfrontacja z 15-latkiem. A to nieważne, kto kurwa tam był. Nikomu nie zrobił nic. Tam może odepchnął tego małolata. W każdym razie widać było też, że oni odchodzili po prostu spod tego bloku. Wiecie, mając 15... Nieważne, mieli pewnie coś na sumieniu, że tam trollowali po prostu tą matulę, nie? Nieważne, ile oni mieli lat. To już jest taki wiek, że oni powinni być świadomi, że takich rzeczy się po prostu nie robi. Ta. No kurwa, widać to, że to już nie są, wiecie, tak jak ja miałem, nie wiem, 10 lat albo coś i dzwoniłem i sprzedam telewizor i uciekałem, wiesz o co chodzi? No, były takie głupie zabawy za dzieciaka, no ale to ile wtedy miałeś? 10 lat może? To bez sensu, nie? Dobrze, w każdym razie przejdźmy do kolejnej rzeczy, mianowicie Dennis L. Musimy mówić Dennis L. tym razem, w tym wypadku. To jak, czy ktoś wie, kto to jest, no to jakby wiadomo, że każdy kuma, ale per Dennis L musimy robić. Ponad 1 000 000 wyświetleń zasięgu na The Poland News. Jak donosi Fakt, w środę przed północą zawodnik MMA freakfightowych federacji Dennis L, będąc pod wpływem alkoholu, potrącił przechodzącą na zielonym świetle 24-letnią dziewczynę. Sprawca miał próbować przekupić dziewczynę pieniędzy, rozprosił ją, aby nie wezwał policji. Mówił, że zapłaci mi więcej niż dostanę z ubezpieczenia. Nie chciałem z nim rozmawiać. Wszystko mnie bolało, powiedziała serwisowi poszkodowana Laura. Podczas prowadzonych czynności policjanci przebadali alkomatem sprawcę zdarzenia. Okazało się, że w jego organizmie jest 0,5 promila. Informuje sierżant sztabowy Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Warszawa Śródmieście. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, a następnie przewieźli go na komendę. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie spędziła kilka godzin. Mam skręconą nogę i boli mnie cały kręgosłup. Jestem cała poobijana i ledwie chodzę o kulach, mówi Faktowi młoda kobieta. I teraz widziałem jakiegoś TikToka na TikToku Mouse TV.
gdzie podobno nie ma go w więzieniu i tak dalej, w sensie nie ma go w areszcie, okay. Że on już normalnie jest jakby na wolności i tak dalej. No pewnie zmaga się teraz z krytyką opinii publicznej. Dużo osób pisało tam do mu komentarzy typu do spodu i tak dalej, że jak może być takim idiotą, żeby wejść po prostu pod wpływem i tak dalej. Tak więc na pewno ma mocną jechankę, więc też się nie odzywa, jest w ciszy. W każdym razie, co sądzisz na temat tego zachowania? No powiem tak. Siadanie za kółko po alkoholu to jest kurwa idiotyzm. To serio trzeba być pierdolniętym w łeb i ktokolwiek, jeśli kiedykolwiek zobaczycie kogoś, kto wsiada kurwa za kółko po alkoholu, to go jebnijcie w dekiel, nie? I zabierzcie mu kluczyki. Takie rzeczy się nie powinny zdarzać i sorry, ale ja nie mam szacunku do takich ludzi, w chuj. Bo mogą kurwa zrobić komuś krzywdę i widzicie, no tutaj akurat no stało się coś, ale dobrze, że nie skończyło się na tym najgorszym scenariuszu, nie? Bo mogło. I tyle. I tyle w temacie, kurwa. Może zrobią mu walkę z Tomaszem Hajtą. Kurwa. Tommy Hajtą, mate. Nitro go ścisnął grubo. Widziałem. Też poleciał z nim mocno. No dobra, no kwestia Denisa L. mamy jakby zamkniętą. Marcin Hejterzy też. Gola numery Najman. Marcin Najman wrzucił takiego posta, mianowicie, czyli każdy, kto był w kontaktach w telefonie Wojtka, będzie teraz obdzwaniany? Milutko. To tylko z kilku godzin. O co chodzi z tymi hakerami? Czemu wydzwaniają do mnie z numeru Wojtka Goli? Wiem, że to nie Wojtek, gdyż dodzwoniłem się i wyjaśnił sytuację. Czyli każdy, kto był w kontaktach w telefonie Wojtka, będzie teraz obdzwaniany? Milutko. Jak zauważyliście, nie odbieram. Zapisał sobie gola z numery na simkę. I widzicie, jest problem. Znaczy, generalnie z tego co wiem, co mi się udało dowiedzieć, to gola ma numer w plusie. Tam było wykradzienie bazy danych chyba, no? Właśnie nie. To było jakoś tak chyba, że jakiś nie wiadomo, czy jakiś pracownik, podobno. Jakby ja też mówię z plotek i tego co usłyszałem, że tam coś było, że ktoś po prostu wziął i zajumał ten numer, okay. Że można się jakoś podpiąć. Nie wiem, jak działa ta technologia, ale... No spoofing się chyba przez kompa da zrobić, nie? Ale to... Nie wiem. Ja się nie znam, więc też nie chcę pierdolić. Ja sprawdzałem po prostu, jak to działa i jak ta afera wynikła. I po prostu byłem ciekawy, jak to w ogóle jest możliwe, że ktoś może zadzwonić z swojego numeru, bo ja się zrobiłem, że zaraz ktoś z mojego będzie dzwonił, ale ja w plusie nie jestem, nie? Kibijczycy nie śpią, ktoś napisał. W każdym razie Gola, jak do niego dzwoniłem, to też on jest w ogóle cały czas przerażony tymi hakerami. Też kurwa go trochę to poryło, bo wiadomo, jeżeli masz też numer telefonu, który masz podpięty pod jakieś konta, to starali mu się na bank zrobić jakieś włamy. Wszystko musiał pozmieniać, musiał zablokować numer, kupić nowy. Znaczy najbardziej pojebane jest to, że my też żyjemy w czasach AI, gdzie podrobienie głosu to jest tak. Tak. I możesz zadzwonić do kogoś i na AI z człowieku model głosowy bierzesz Wojtka Goli i gadasz do kogoś, jak Wojtek Gola. Tak. I jak ktoś nie gada z tobą za długo, to się nie poczai, nie? Tak. To jest chujne. No, więc tyle, jeżeli chodzi o ten hacking. Patecki na Everestie. Spina się, wyruszył. Patet wyruszył w podróż, aby zdobyć Mount Everest, najwyższy szczyt na świecie, 8849 metrów nad poziomem morza. Podczas ataku szczytowego, który potrwa około 5-6 dni, będzie odpalona zbiórka. Wraz z Fundacją Cancer Fighters zbieramy na dzieciaczki z onkologii, informuje YouTuber. Patec wyruszył w podróż. YouTuber chce zdobyć Mount Everest. Niesamowite jest, oby mu się udało. 13 tysięcy polubień, 400 tysięcy wyświetleń zasięgu. Bardzo fajnie. Uważam, że jeden z największych gigaczarów na polskim YouTubie. Tak. Jest to, co on robi, na przykład jak zaczął, on zaczął chyba od maratonu w ogóle, nie? No przez kurwiel, nie? Serio, ja mu też zawsze kibicuję. I kurwa, no niech mu się wiedzie. Ja uważam, że to jest jedna z osób w ekipie, która była i ona se radzi, bo wcześniej działała sama po prostu. I ma na siebie pomysł ten ziomek i kurwa powodzenia, tak. Nie? Ale jest jeszcze jeden gigaczat na polskim YouTubie, który robi dobre filmy, mianowicie AJ. AJ uważam, że też mega dobry. Że też fajny progres i wyświetleniowy, i zasięgowo po prostu też fajnie ciśnie. To są filmy, które mu tam robią około 600-700 do miliona wyświetleń. Mhm. Więc fajnie. No on też kurwa, nie ukrywam, że to jest fajny content, bo on do armii, nie? Po prostu jakieś, tak, nie no, tam wiem, są różne, lotnicze. Tam są różne, tam masz, tak, marynarka wojenna. Fajne. On ma naprawdę też różne. Uważam, że też dojebany content do oglądania. No tylko tego właśnie też nie zrobi każdy człowiek, nie? To serio, tak. Trzeba być już silnym gościem. Fizycznie przede wszystkim
że tak powiem, dobrze obudowanym. Tak. Żeby takie filmy robić, nie? No bo AJ, kurwa, no nie oszukujmy się, ale jest kodem. Mamy jeszcze oczywiście Bentę, naszego Ślązaka z Chropocowa, który jest również bardzo mocny. Wspinanie się na takie wieżowce jak Mario. To panoc eventowo bardziej, nie? Tak. On robi jeden event taki, że pożera, nie? To prawda, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak on w ogóle trenuje do tych wspinaczek on i tak dalej. To on ma symulatory i dokładnie, tak dalej. Dokładnie, więc tam już jest też jakby, on bazuje na jakiejś technologii, że stworzył sobie swoją ścianę, odpowiednie jakieś kąty i tak dalej, odpowiednie obuwie, odpowiednie rękawiczki, liny. To jest też już jakby mocne przygotowania, no bo wiadomo, że akurat jeżeli chodzi o BNT, no to wiadomo, patec też, nie daj Boże, może się mu stać krzywda na Mount Everest, bo wiecie, to jest każdy logiczne. Jak robi coś ekstremalnego, to może coś mu się stać, tak. Mówię, że to jakby podejmuje te ryzyko. Tak, ale takie coś, co robi Banot, jakieś wspinaczka na Mariot, no bądź co bądź. Dobra, na wieżę Eiffla, bo to na przykład, jest nie. Pojebane. Ja nie wiem, co może być bardziej, no co jest bardziej ekstremalne tak naprawdę, wchodzenie na Mount Everest czy wchodzenie na Mariot? No na Mount Everest wchodzi dużo ludzi. No właśnie, na Mariota wchodzi... Bez zabezpieczenia, no. To jest gnój, nie? Tam to jeden zły ruch, człowieku leci, że jest koniec. Tak. Ale czy jest jakiś groźniejszy kontent? Nie no, chyba nie. Chyba nie. Chyba Banot najbardziej, że tak powiem, igra z losem. Tak. BNT miał wypadek. Skąd taka informacja? Z Piątnicy, bo kurwa skąd? Z Piątnicy. Czy ja maluję oczy? Nie maluję oczu. Nie maluję, po prostu mam, że tak powiem, od urodzenia długie rzęsy, przez co wygląda jakbym malował, ale nie maluję. Marianna Schreiber. Dla każdego mężczyzny jego partnerka powinna być zawsze pierwszą damą. Wiecie, co macie robić, Marianna Schreiber. Masz rozmach. Sensu brak, ale rozmach jest. Mega. Wiecie, co macie robić. Kolejne. O, super combo w McDonaldzie za 19 zł. Widzicie? Mega zajebisty kupon. Ale tutaj co? Tutaj chodzi o... Chyba, żeby nie głosować na ten... Na jej męża. Na jego partnera. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Szymol jest jeszcze takim newsikiem fajnym. Yo. Mianowicie GOAT jest tylko jeden. 38 400, 13 500 u Merganiego, ale tutaj generalnie były boty, bo serio. No, kurwa, no co ty? Bo ludzie też tutaj pisali, że z 4 koła na przykład wzrosło mu na 40, potem było 4, w pewnym momencie zostało 8, 9. Robił randkę z mężczyzną chyba. Okej, okay. No to i tak content taki w miarę. No content był... Tak, ukontentował. Kick wszystko botuje. A to ja nie wiem, jak tam to działa, bo nie byłem świadkiem tego, żeby ktoś botował. No ale w sumie wiecie, jeżeli Kik na przykład by botował kogoś, to ja rozumiem, że to też jest w kwestii tego, żeby ludzie z Twitcha na przykład, którzy przychodzą na Kika, widzieli, że ci streamerzy mają liczby, że będzie takie ogólne wrażenie opinii publicznej, że tam się to ogląda, że to nie jest jakby wstyd oglądać na Kiku. No. Dokładnie. A może zrobić tak, żeby wszystko i prowadzić sobie aferki plus fame, będzie spokój, spełnienie, radość, kasy do pierwszego... Siema Jaszyn, dzięki. No... Nie ustosunkuję się do tego komentarza. Nie? Widziałeś kanał Pan J o zdjęciach Marianny Schreiber? Gość robi robotę śmieszne. Nie widziałem. Miałeś powiedzieć, z kim będzie walczył Take Fun i nadal nie powiedziałeś. Bach są nikt odpowiedzi, czyli co pod tym lub nad tylko. Nie kumam, o co ci chodzi, ale w sensie z tą końcówką. Ale tak, Take Fun zawalczy z panem na E. I tyle mogę powiedzieć. Więc możecie zgadnąć. Kto to może być? Bogdy, co myślisz o zrobieniu projektu coś w stylu Top Gear, połączony z materiałem podczas zasuwania Fame GTR? Oczywiście z Buddim. No Budda nie będzie brał udziału na pewno w fejmowym projekcie i tak dalej. Teraz jest Dose, więc... A Fame ma Bungie. Dokładnie, auto za darmo. Pax deal. Tak jest. No i wydaje mi się, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze newsy, Ulficzku. No i mega. No i mega, nie? No i skończone. Jest robota wykonana, jutro na nagrywki. Tak, ja biorę i ten, ja biorę i demontować materiał. Jutro godzina 15-16, kanał Boxdel, zapraszam. Ja ci też zaraz pokażę, bo w ogóle montuję to w takim mocnym stylu, nie?
Ale muszę ci pokazać animacje, jakie zrobiły, bo jest śmiesznie. Dobra, no kurwa, powiem wam tak, moi drodzy. Jo, zaraz spierdolą spać, bo rano mam nagrywki i to jest, widzicie, bezdramowe życie. Tak jest. A jeżeli chodzi, no i tam jest odpowiedź na Konopa, na wideo. Jest... Zobaczycie sami zresztą. Miałeś coś zlikować na Goats. Aha, właśnie. Mogę wam zlikować takie coś, taką ostatnią informację. Leak tygodnia, no. Leak tygodnia. Nie no, czy to jest leak? Chyba nie. Czy to jest coś mocnego? Generalnie, jak wychodziłem z ambasady, to słyszałem od Wardęgi, że on też chyba pójdzie w taką stronę, że będzie bardziej zza kulis, jak Mandzio i Yoshi robić to. Bo widział, że po prostu taki speed dating, jak na przykład oni się zmieniali po prostu i content i tak po prostu się tworzył, że nie potrzebowało to ingerencji jego w komentowanie i tak dalej, a po prostu będzie sobie na przykład monitorował montaż i tak dalej, więc te gołcy mogą po prostu też tak wyglądać, że różni będą ludzie. Na przykład tak jak była Claudia Moon, Liza i ta, jak się nazywa, Mouchanov. Komentowali chłopaków na przykład i ranking chłopaków, robili ranking chłopakom, no to Wardęga tam był tylko prowadzącym, no i generalnie prowadzącego też można załatwić i że niby zza kulis by po prostu mógł coś robić, nie? Tak więc no nie wiem, zobaczymy jak Wardęga to będzie chciał popchnąć. Mi się wydaje, że on wróci, bo on będzie chciał po prostu też tworzyć, nie? Sam z siebie. I tyle. Możecie followować Twitch Boxel, też za niedługo coś odpalę. Mam śmieszny pomysł. A teraz odpalamy sobie dresika. A ty Ulfik co? Co? No, jutro nagrywki. Zaraz idę spać. No, tak trzeba, że tak powiem, żyć. Ja też na Twitcha może wyjdzie niedługo, ale na spokojnie, tak powiem, nie palić, nie palić. Dołóż w środę, w Żabce. No i wszystko. Tak więc co mogę wam powiedzieć? Nie myślisz, że twoja strona jest gdzieś po prostu... No, ale trochę. Tak? Dzięki wam, moi drodzy, za dzisiejszego streamka, bo był taki chilloutowy. Dzięki, Ulfik, że byłeś też. Na luziku. I... Dobrej nocy, serducha dla was, widzowie. Pozdro. Trzymajcie się, moi drodzy. Pa, pa. Nawet jak rozbiję bar, dalej będę nosił dres.